Państwo ukraińskie, niezależnie od tego, co tam nam się mogło podobać, a co wręcz przeciwnie, to państwo ukraińskie istniało przed rokiem, a dzisiaj nie istnieje. Czemu nie istnieje? No bo terytorialnie została dokonana parcelacja. W Kijowie został zainstalowany aktualny rząd złapanki, prawda? Alianci amerykańscy no już nie mieli skąd brać. To kogoś tam wzięli z Gruzji, kogoś stąd wzięli i tak jest rząd zszyty z gałganków. A kto rządzi? No wedle projektu pana Benjamina Barbera wielkie miasta, to znaczy tak zwani oligarchowie, po prostu książęta udzielni. Kraj rozparcelowany. To jest scenariusz, obawiam się, przewidziany dla Polski. Ja myślę, że Ukraina jest na pierwsze danie, może na zakąskę, i sądzę, że Polska jest daniem głównym w tym obiedzie, który właśnie trwa. Tylko że my właśnie nie zostaliśmy zaproszeni do konsumpcji, tylko mamy być konsumowani. I w związku z tym bardzo ostrożnie, dlatego że niewykluczone, że ten scenariusz będzie realizowany z podbijaniem Polakom różnych bębenków. Obawiam się, że jeśli ktoś źle życzy Polsce, a takich nie brakuje, to ktoś taki, no ja na miejscu takiego ktośa, to bym na przykład się rozejrzał za tym, jakby tu można cudzymi rękoma sprawę rozwiązać. No i na przykład tak narzuca się sam pierwszy taki pomysł, że przekierowanie na siebie wzajemnie Majdanu Polskiego i Majdanu Ukraińskiego. Przekierowanie na siebie wzajemnie pewnych resentymentów polskich patriotów, ukraińskich szowinistów. O, to mogłoby być bardzo dobre narzędzie ostatecznego rozwiązania kwestii, tak polskiej, jak i ukraińskiej. I obawiam się, że to może być grane w którymś momencie. Bardzo mnie to dziwi, że na przykład uzbrojenie się ukraińskiego szowinizmu jest nie tylko tolerowane, ale jest wręcz zachwalane przez tych, którzy na co dzień są zawodowymi łowcami antysemitów na przykład.